Cześć! W dzisiejszym filmiku opowiem Wam o tym, jak napisałam swoją pracę licencjacką na kierunku pielęgniarskim. W zależności od kierunku wymagane są różne rodzaje prac dyplomowych. Niektóre kierunki piszą prace dyplomowe w formie prac przeglądowych. Na moim uniwersytecie od kierunku pielęgniarskiego wymaga się napisania pracy wykorzystując metodę badawczą typu case study, czyli studium przypadku. Studium przypadku polega na tym, że chcemy zobrazować jak najlepiej indywidualny przypadek, opisać go jak najdokładniej, po to, żeby później w praktyce zauważyć jakieś schematy powielane, powiedzmy, w opiece nad pacjentem z daną jednostką chorobową i móc określić, jakie rezultaty przynoszą podejmowane przez nas działania, ich zalety oraz błędy. W takim skrócie jest to po prostu jak najdokładniejsze opisanie danego przypadku. Ja w mojej pracy licencjackiej opisałam przypadek pacjenta z kardiowerterem defibrylatorem po epizodzie burzy elektrycznej i oczywiście to jest moje studium przypadku. O tych wszystkich metodach i technikach badawczych dowiecie się na studiach i przynajmniej u mnie na drugim roku mieliśmy taki przedmiot jak badania w pielęgniarstwie, a na trzecim roku mieliśmy seminarium dyplomowe, praktyczne i teoretyczne, gdzie opowiadali nam o tym, jak powinniśmy napisać pracę dyplomową. Więc od czego zacząć napisanie pracy dyplomowej? Zazwyczaj we wszelkich poradnikach, na seminariach i na wykładach z badań w pielęgniarstwie wszyscy polecają, żeby rozpocząć od rozdziału drugiego, czyli od analizy przypadku. Z tym, że ja w tym filmiku opowiem o tym, jak to wszystko wyglądało u mnie. Ja jestem osobą, która lubię robić wszystko krok po kroku, dlatego napisanie swojej pracy rozpoczęłam od wstępu. Co powinien zawierać wstęp? I wiadomo, że najlepsze wskazówki dostaniecie od promotora, który będzie znał tematykę Waszej pracy. Najlepszą wskazówkę, jaką ja uzyskałam od swojej promotorki, to jest to, żeby wstęp pisać jak dla osoby, która jest już w środowisku medycznym. Jeśli ja pisałam pracę o pacjencie z kardiowerterem defibrylatorem po burzy elektrycznej, to nie opisywałam już tutaj anatomii całego serca, układu bodźca przewodzącego, fizjologii itd. Tylko skupiłam się na tym, czym jest zjawisko burzy elektrycznej, jaka jest epidemiologia tego zjawiska i osób, które posiadają kardiowerter defibrylator w Polsce, oraz jaka jest jakość życia pacjentów po burzy elektrycznej. Czyli skupiłam się już naprawdę w wiedzy specjalistycznej dotyczącej wąskiego tematu i pisałam tutaj jakiegoś podręcznika medycznego, tylko skupiłam się już konkretnie na temacie, którego dotyczył mój temat. Następnie po zapisaniu wstępu był rozdział założenia metodologiczne i w tym rozdziale już tutaj się wspomogę. Trzeba było zapisać cel badań, problemy badawcze, przedmiot badań, metodę badawczą, techniki i narzędzia badawcze. I to jest rozdział, który również napisałam zaraz po wstępie, ale później znowu go przeredagowałam, dlatego że te techniki i narzędzia badawcze będą się w pracy zmieniały w zależności od tego, co będzie Wam potrzebne do dyskusji, bądź co będziecie chcieli wykorzystać przy procesie pielęgnowania. Pamiętajcie o tym, że jeśli macie powiedzmy 5 problemów badawczych, to później po dyskusji będziecie musieli mieć 5 wniosków. U nas pani doktor na seminarium dyplomowym właśnie wspomniała, że niektórzy recenzenci lubią sobie zaznaczyć tą stronę, gdzie są problemy badawcze i stronę, gdzie są wnioski i porównywać, czy jest ta sama liczba podpunktów oraz czy faktycznie wnioski nawiązują do naszych problemów badawczych. Przedmiot badań, no to jest ta opieka pielęgniarska nad pacjentem, bla bla bla, w zależności od Waszego tematu. Metodą badawczą jest oczywiście ta metoda indywidualnego przypadku, czyli study case, o którym już wspomniałam, a techniki i narzędzia badawcze, no tutaj już w zależności od tego, co chcecie wykorzystać. U mnie technikami badawczymi był wywiad i analiza dokumentacji medycznej. Tutaj chyba do technik jeszcze zalicza się obserwacja, z tym, że ja swoją pracę dyplomową pisałam w erze COVID-u, więc niestety nie miałam możliwości zobaczenia tego, jak pacjent funkcjonuje naprawdę w środowisku szpitalnym. I całą swoją pracę opierałam na
wywiadzie, przeprowadzonych kwestionariuszach, analizie dokumentacji medycznej, narzędzia badawcze, to jest coś, na co naprawdę polecam Wam zwrócić szczególną uwagę. Porządnie dobrane narzędzia badawcze mogą dodać naprawdę wiele waloru do Waszej pracy, plus ułatwią Wam później napisanie dyskusji. U mnie w narzędziach badawczych miałam kwestionariusz wywiadu pielęgniarskiego, kwestionariusz jakości życia SF36, skala adherens, inwentarz stanu i cechy lęku STAI, skala akceptacji choroby ACE i kwestionariusz diagnostyczny zespołu uzależnienia od alkoholu według doktora B. Woronowicza. I następnie rozdział drugi, czyli ten rozdział można powiedzieć najważniejszy, to analiza przypadku. I na ten rozdział będzie składał się opis przypadku i proces pielęgnowania. I w tym opisie przypadku ja na przykład zawarłam te najważniejsze informacje na temat mojego pacjenta, wyniki kwestionariuszy, dane dotyczące jego wcześniejszych hospitalizacji, dlatego że one szczególnie wiązały się ze stanem, w którym aktualnie znajduje się pacjent. Miałam tutaj również historię choroby, stan ogólny, wywiad środowiskowy, badanie fizykalne, czyli skóra, układ oddechowy, układ krążenia, wyniki kwestionariuszy, tak jak już wspomniałam, i następnie problemy pielęgnacyjne. Nie wszystko wyglądało mniej więcej tak, tak miało rozkład, czyli diagnoza pielęgniarska, cel, plan działania i miałam mniej więcej 9-10 w zależności od problemu i następnie uzasadnienie podjętych działań. Czyli jeśli miałam działanie pielęgniarskie polegające na powiedzmy podaniu preparatu zawierającego na przykład potas na zlecenie lekarza, w tym uzasadnieniu podjętych działań miałam zapisane dlaczego należy podać ten preparat i miałam odnośnik do literatury, w której znalazłam taką informację. Czyli wtedy osoba czytająca taką pracę wie, że moje działania nie wzięły się po prostu znikąd, tylko opieram swoje działania na wiedzy uzyskanej z jakiejś tam literatury. No i na diagnozach pielęgniarskich, na procesie pielęgnowania kończy się rozdział drugi i przechodzimy do dyskusji. Dyskusja była dla mnie najcięższa do napisania, dlatego że miałam jeszcze taki temat, że naprawdę ciężko było znaleźć aktualną, ciekawą literaturę. I dyskusja polega na tym, że nasze wyniki badań, nasze wyniki kwestionariuszy procesu pielęgnowania porównujemy do wyników uzyskanych przez innych autorów w jakichś tam opracowaniach. I tutaj podam Wam jakiś przykład, przy którym znowu podkreślam, że dobrze ma dobrane narzędzia badawcze ułatwią Wam napisanie dyskusji, dlatego że jeśli ja wybrałam sobie jako narzędzie badawcze skalę SF36 i wiedziałam, że są artykuły, w których autorzy również korzystali z tej skali, opisując przypadek pacjenta podobny do mojego, będę miała jak porównać swoje wyniki z wynikami uzyskanymi przez kogoś innego. I na przykład tutaj, używając skali SF36, mogłam podać, że mój pacjent uzyskał wyniki X, Y, Z, a autorzy innego artykułu uzyskali wyniki X, B, Z, czyli jakaś tam składowa się różniła i już mogłam jakoś tam pociągnąć dyskusję, że jednak u mojego pacjenta wyglądało to inaczej, ale mogło to być spowodowane tym, że w przyszłości, wiadomo, nie będę tutaj podawała jakichś dokładniejszych danych mojego pacjenta. Ale w dyskusji również możecie się zgadzać z innymi autorami, że jakiś autor w skali Glasgow uzyskał wynik 10, a Wy określając stan świadomości swojego pacjenta, który był w podobnej sytuacji co ich, również uzyskaliście 10, więc te wyniki się zgadzają, pokrywają, więc również mogliście podejmować takie same działania. Ja starałam się przekazać to tak, jak ja to zrozumiałam, dlatego że z dyskusją miałam naprawdę, dlatego że tak jak już wspominałam, miałam naprawdę problem z dobraniem literatury do mojego przypadku. Następnie w pracy po dyskusji są wnioski, czyli tak jak mówiłam, tyle ile problemów badawczych, tyle ma być wniosków. Wnioski mają odpowiadać na te nasze problemy badawcze. Następnie mamy streszczenie, czyli pokrótce opowiadamy, o czym był dany rozdział, dana część pracy. No i piśmiennictwo, oczywiście według wytycznych, które znajdziecie w regulaminie dyplomowania na Waszej uczelni zapewne. U mnie łącznie miałam, już Wam powiem, ile pozycji bibliograficznych? 40. Później po bibliografii mam załączniki i tutaj dodałam
skale, które wykorzystałam w swojej pracy. Ja pracę wydrukowałam sobie również jako taki egzemplarz pamiątkowy i mam tutaj wygrawerowaną, wytłoczoną praca licencjacka i Uniwersytet Medyczny imienia Piastów Śląskich we Wrocławiu, ponieważ tam uczęszczam jeszcze przez najbliższy miesiąc, półtora. Teraz tak, jak wybrać temat pracy i pacjenta, no to tutaj już musicie się zastanowić, co Was interesuje. Ja po pierwszym roku byłam na oddziale kardiologicznym na pracowni stymulatorów i bardzo spodobała mi się po prostu ta działka medycyny. Początkowo miałam pisać pracę o stymulatorach, ale później jednak zdecydowałam się na cardioverter defibrylatory. Musicie się po prostu zastanowić, co Was interesuje, a jeśli nie macie takiego tematu, to pisanie pracy dyplomowej możecie zacząć od wybrania promotora, który taki temat by Wam doradził. A jeśli chodzi o znalezienie pacjenta, no to tutaj już można, wiadomo, w środowisku szpitalnym podczas jakichś praktyk, albo wziąć przykład ze mnie. Ja na przykład swojego pacjenta znalazłam na Facebooku, znalazłam grupę dotyczącą danej jednostki chorobowej, dołączyłam do tej grupy, napisałam najpierw do administratora, czy mogłabym dołączyć, ponieważ poszukuję pacjenta do swojej pracy dyplomowej, i wtedy napisałam na tej grupie posta o tym, że poszukuję takiego pacjenta, który z kardiowertem defibrylatorem, który jest po epizodzie burzy elektrycznej, i wtedy odezwało się do mnie kilkanaście osób i wybrałam przypadek, który wydawał mi się najbardziej interesujący. Wiem, że ten filmik mógł być chaotyczny, więc jeśli macie jakieś pytania albo jakąś kwestię wyjaśniłam niezrozumiale, to śmiało piszcie w komentarzach, bo jestem w tym momencie nagrywania, że już nie wiem, co Wam przekazałam, a co nie, a chętnie odpowiem na Wasze komentarze.